Na Twitterze pojawiła się pewna informacja na temat właśnie rentowności obligacji 10-letnich o 16:20 się to pojawiło, a o 15:55 pojawiło się na temat innych rentowności obligacji 30-letnich, no i stwierdziłem, że będę sprzedawał USDJPY i kupował złoto, bo pewnie wywoła to sentyment risk-off. Fajnie, że przegapiłem gdzie indziej fajne trady z właśnie CHF, JPY i tak dalej. No, ale jutro będzie następny dzień. Na chwilę obecną jeszcze to trzymam, ale zastanawiam się, czy by nie zmienić equity trading stopu na niższy, bo rozmienność też spowalniała. Obecnie jest 26, jest w sumie konto na czysto, ale myślę, że zmienię na 13, bo nie jest to już taka zmienność jak była. I jeszcze testy były dzisiaj odnośnie wejścia na początku indeksów amerykańskich i udało się zarobić 157,53. Oczywiście na razie są to tylko testy na demku, więc nie nagrywałem tego na tutaj, żeby nie śmiecić się nagrania, nie zaśmiecać się jakimiś pierdołami. Zobaczymy, czy tam te 13 dolarów wytrzyma, tak czy nie, i będzie koniec dnia, jak to się zamknie. Dobra, ostatnie noty do pozycji zamkniętych na USD, JPY i Goldzie. Na Goldzie czekałem po info, czy przebiło ten szczyt. No, przebili, więc się trochę spóźniłem i zarobiłem tam kilka dolarów na balansie, a odnośnie USD, JPY to było to kilka dolarów więcej. I przestawiłem później z 26 na 13 equity trailing stop. Dlaczego tak? Bo świeczki były po prostu drobniejsze niż przedtem. Według mnie po prostu zmienność się zmalała, więc dlatego przestawiłem stop equity trailing stop na mniejszy z 26 czy 9 na 26 na 13.